Dzień dobry. Dzień dobry. Załadujesz nas te manele ruskie? Jasne, jakie że tak. Ruskie? Przepraszam bardzo. To wszystko, tak? Siadajcie. Dobra. Wracamy, tak? Jedziemy do domu? Tak, tak, tak. Do domu. Pomachaj. Biedna mamo, co ty odwaliłaś? No co, no odwaliłam, no. No to pewnie w końcu, co ty robiłaś. Jaki lifting, jaki co, a przyda ci się coś do tego? No pewnie. Ja sobie lifting też zrobię. To już ci mówię, kochana mamusiu. Foxy Ice, mówi ci to coś? No Ice to jest lód. Nie, Foxy Ice. To są oczy. Ice oczy, tak? No, co niech ci będzie. Czyli ponaciągam leciutko oczka do góry. Czubeczek nosa sobie musiałam skorygować. Podnieść. Ponaciągam sobie policzki troszeczkę do góry. Jak ponaciągasz, to żebyś potem nie pierdziała. I kręciła się. Odessałam sobie resztkę tłuszczyku z... Z czego? Jak się nazywa? Podbródka. No i co, zrozumiałaś z tego wszystkiego coś? Tak, tak. Zakończam jakiekolwiek operacje plastyczne. Myślę, że jestem spełniona do końca i teraz będę dbała o siebie. Zdrowy tryb życia, sportowy na pewno, więc operacje plastyczne odkładam na bok. To, co ja przeżyłam z nią po operacji... Co przeżyłam? Co ty miałaś za wizję w ogóle, dziewczyno, nie? Jakie? A co było? No ona, ja siedzę koło niej, ona do mnie mówi, ty Żyletka, mówi, weź powiedz, żeby ta pielęgniarka nie tańczyła ci na głowie. Albo mówi tak, weź powiedz temu facetowi, żeby nie wyrzucał twojego telefonu przez balkon. No, mi się tak co polskiego żarcie, że ja upadnę zaraz. Przynajmniej mogłaś pierogi wziąć. W torebce chyba. A tu pierogi wszędzie są, Kasia. Przestań, lepione przez ciebie, dawno nie jadłam. Najlepsze, nie? No i zalewajka, i zasmażka. A to ty dalej nie jesteś na dietce? Cholesterolik rośnie? Nie, mam 3 kilo mniej. Ooo! To się waga popsuła. Aha, o to grubo. I wyskakuje kartka, proszę, pojedynczo. Tak, pojedynczo proszę, tak. Baba głodna, baba zła. Co tu dużo mówić? Ja ogólnie jestem na diecie, ale jak nie mam pod sobą kubełka z żarciem, nie podchodź mi pod rękę.